sobotni poranek, od rana naszpikowany różnymi misjami. Wypad na bank. Czy lepiej polaryzacja zrobić tak, czy tak? W którymś układzie na pewno nasze twarze się mniej świecą, ale w którym... Nie wiemy. Pęk, pęk. Według moich obliczeń za jakieś 5 sekund znajdziemy się w całkowitym mroku. Kto to jest? Banoci, którego z tatą codziennie wieczorem oglądasz? Chyba trzeba pomyśleć poważnie o cenzurze i w ogóle... Mam to samo. Montaż, misja. Niestety, ale wczoraj pojawiły się komplikacje w procesie publikowania vloga, wczorajszego vloga oznaczonego numerem 63, a to wszystko, że popsuł mi się YouTube. Tak więc opublikujemy ten odcinek dzisiaj. W sumie mógłże kto zrobić wczoraj, bo udało mi się ten odcinek przesłać, ale była już druga w nocy, więc pomyślał, że... Większość moich widzów już na pewno śpi i nie chciał tego przesyłać w nocy, bo bardzo możliwe, że dostajecie powiadomienia związane z subskrypcjami mojego kanału i nie chciał was za bardzo szterować w nocy moim vlogiem. Także publikujemy to teraz. Goście! Siema. W historii mojej nory po raz pierwszy raz w życiu jest tu taki mały człowiek. I wujek. Mały człowieku, może chcesz pobawić się kilofem? Albo nie. Lepiej nie. Pano, lepiej jeszcze nie. Bo co do tych olejków, Marcin, nie? No. Zaczęliśmy 2 tygodnie temu pić moja i moja babcia, ta herbata z CBD, ten słusznie. No. Moja babcia przestała brać tabletkę na ciśnienie i na sen. Na noc. Nie biorę tabletek na ciśnienie i na noc, na sen. Prawdę mi lepiej funguje. A ty użyłeś kiedyś żur z żurawiny? Nie. Ja też nie. Mam żur spod Biedronki z chropocowa w aucie. A wiesz, że jest yerba z konopią? Yerba z konopią? Ja, przywiezam. Możesz przywieźć. Przywieźć. Ale z konopią całkowicie legalną w naszym kraju. Oczywiście, że z konopią całkowicie legalną w naszym kraju. Minus 0,2% THC na opakowanie. Minus? Przepraszam, do 0,2%. Minus procent. Czyli... THC. Coś bych ci dał i no... A co ty mi chcesz dać? I no nic nie mam. Nie tobie. A jej. Znaczy tobie też. Owoca ale... i kawałek daj. Ale... No masz, Miłka. Tu. Tu tata ci weźmie. No proszę. Awokado od wujka Marcina, no zdrowe. Tak? Oprócz tego, że cię widzi na filmikach, to jesteś dla nią nowością na żywo.
Jestem nowością na rynku. Ale fajnie, bo widzisz, się zaczynali zawsze przekonywać trochę. Do czego? Do dzieci? Do dzieci, no. Co chcesz? Wziął ją na ręce, przytwa. Dawać sztuczną witaminę C dziecku? To po to mu chyba dajesz owoce, żeby mu witaminy uzupełniać, tak? Też tak myślę. No. Dobra, cześć pan na tydzień. No, cześć. Na razie. No dobra, a teraz czas na powiedzenie kilku słów o tym, dlaczego wczorajszy vlog nie został opublikowany wczoraj. Tak więc, wczoraj chyba zepsuł mi się YouTube. Żeby lepiej zobrazować to, co mam teraz na myśli, pokażę wam filmik, który nagrał wczoraj w nocy, a właściwie dzisiaj w nocy. Przesyłanie wczorajszego vloga przebiegało pomyślnie, do czasu, gdy owy upload utkwił na poziomie 52%. Wtedy też czas oczekiwania na finał uploadu zaczął się dziwnie wydłużać. Co ciekawe, nie był to problem z dostępem do internetu, gdyż wszystkie inne strony otwierały się bez problemu. Sytuacja nie uległa zmianie nawet w momencie podłączenia komputera do innego źródła internetu. Tym źródłem internetu był mój telefon. Załamany tym syfem postanowiłem rozpocząć przesyłanie vloga oznaczonego numerem 63 przy pomocy drugiego komputera. Ten ruch okazał się rozwiązaniem problemu i film został opublikowany na tym właśnie drugim komputerze. Gdy progres uploadu sfinalizował się w 100%, na zegarku była już godzina druga w nocy. Co za tym idzie, wczoraj po raz pierwszy raz w historii moich daily vlogów na moim kanale nie pojawił się żaden vlog. Żadnie. Ale nic to. Dzisiaj pojawią się dwa vlogi. Jeden się pojawił już, a drugi się pojawi później, bo najpierw trzeba go nagrać i zmontować. A dzisiaj będzie dość ciekawie w tym vlogu, bo wyruszą z nory z moją kamerą w pewne ciekawe miejsce, kaj będzie pełno ciekawych ludzi. Siema. No, to jest ten fotel. No to go zabieram. Też radę go chcą wziąć. No nie, pomożesz mi. Mogę ci pomóc, pewnie. Masz na tyle siły. A co się kubek trzaskał, kurwa, że masz w krowie? Nie. Wiesz co, te kubki ogólnie suszą. Z nimi jest tyle przejebane, że je trzeba normalnie pielęgnować, kurwa. Bo to jest, takiego indyjskiego drewna i o to trzeba fest dbać, nie? I dlatego pija skrauzi, bo nie mam czasu na to, żeby dbać o moje matero, gdyż cały czas poświęcę na montaż. Przez zrycie o mnie? No trochę można. Coś w życiu trzeba mieć, nie? No, a jak się nie ma pieniędzy, to się ma zryty łeb. To się zgadza właśnie, Carlos. Ty wiesz, jakie są realia. Ale musisz mi wytłumaczyć, kurwa, jak tyś to zrobił, że tyś miał nogi w lufcie. A. Tu. To przy pomocy zielonej powierzchni rozwijalnej, czyli przy pomocy green screena. No, kurwa, jak on to zrobił? A nie go też robisz w lufcie, no to kurwa. Robię cięcie, bo potrzebna karta. Carlos już pojechał. My też zaraz pojademy. Z moim Nikonem stało się coś, co mnie bardzo niepokoi. Nie idzie go włączyć i tu takie RR jest. Kiedyś mi się już tak zrobiło. Ten... Dobra, teraz się muszę spakować. Dziewięć, osiem lata, pamiętam jak wczoraj zasiadł.
400. Przede wszystkim witam was wszystkich. Spotykamy się tu dzisiaj, żeby świętować zrealizowanie filmu Odnawiamy osiedla przez graffiti. Film powstał dzięki współpracy z Marcinem Banotem BNT, dla którego chciałbym, żebyście zrobili ogromny hałas po raz kolejny. Dziękuję, witam, zapraszam do lektury. Dziękujemy bardzo. Chciał powiedzieć, że C64, powinien powiedzieć 64, ale C64 nie żyje. No, nie żyje. Zdobisz pokurzenie. Nie, życie jest chujowe. Idź tam do małej. Umieranie. Wszyscy ostatnio umierają, nawet barany. No.